przewidywania przed wyborami parlamentarnymi, później samorządowymi, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość? Wygrana czy przegrana będzie? Panie redaktorze, na postawione tego typu pytanie, no, to mi nic nie pozostaje, jak odpowiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, już rządzimy w Polsce drugą kadencję i nie ukrywamy, nie zwalniamy tempa. To widać po inwestycjach ogólnokrajowych, inwestycjach miejskich, inwestycjach powiatowych, że idziemy po zwycięstwo. W powiecie bytowskim i w Polsce? Panie redaktorze, idziemy po zwycięstwo. Wierzymy w zwycięstwo, bo jakbyśmy nie wierzyli w zwycięstwo, to po co się zajmować polityką, tak? Ja tylko to dopowiem, że ostatnie wybory, czy parlamentarne, czy na prezydenta w powiecie bytowskim pokazały, że jesteśmy w stanie rywalizować. Chociaż wiele osób mówi, że to jest matecznik opozycji, to jesteśmy w stanie wygrywać i pokazać, że jest Prawo i Sprawiedliwość w naszym mieście, w naszym powiecie jest dosyć silne. Dlatego czekamy naprawdę z nadzieją. Za pół roku są wybory. Do tego czasu będziemy pracowali jako radni. Mówimy, że damy siebie wszystko, żeby nasza partia wygrała i mamy nadzieję, że spotkamy się za kilka miesięcy i Państwo będziecie mogli opisać nasze zwycięstwo. Wszystko w rękach wyborców, proszę Państwa. Spierajmy się merytorycznie, nie w sposób taki wręcz, co ostatnio były również w przekazach masowego środku, w sposób siłowy, w sposób agresywny, bo to po prostu do niczego nie prowadzi. Spierajmy się na argumenty, tak? A wszystko w rękach wyborców.